Cześć! W dzisiejszym odcinku na temat cyfrowego cyrku przedstawię wam wszystkie postacie, które zostały usunięte z tego show. Zapraszam bardzo serdecznie i od razu zostawcie lajka, będzie mi naprawdę bardzo miło. Dopiero zaczynam z tym kanałem, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć dużo rzeczy na temat gier horrorowych, a także cyrkowego cyrku, cyferkowego cyrku, to zapraszam. Zacznijmy od Dobi. Jest to postać, która prawdopodobnie stała się abstrakcją w, w właśnie w... Cyfrowym cyrku. Jak sobie zauważycie tutaj na, na tym y, naszym y, plocie, to tu jest pełno pokoju, pokoi, które należą do danej postaci, która występuje w cyfrowym cyrku. I niektóre tutaj y, te postacie, jak widzicie, są przekreślone, więc tak jakby. Tych postaci nie było, zostały usunięte albo po prostu stały się abstrakcją. Zresztą zobaczymy też w późniejszych etapach tegoż filmu, pierwszego odcinka czy pilot, pilotażowego, że było bardzo dużo abstrakcji tam w tym jednym pomieszczeniu, gdzie Kane wrzucił resztę tego jednego. Jak widzicie, Dobi, czyli ten piesek, jest tutaj przekreślony. Mamy tu oczywiście więcej postaci, które zostały przekreślone. Ale zacznijmy od Dobby. W ogóle, co jest bardzo ciekawe, to to, że Jax jest możliwe, że jakimś takim zastąpieniem tejże postaci, którą tu widzicie, o, moja, moja kamerka zasłania, także wam tu pokażę. O, właśnie. Także to jest ciekawe. Co ciekawe, jakbym miał porównać Dobby, to ona wygląda tak łagodnie i tak miło. Natomiast Jax jest przeciwieństwem tejże postaci, ten królik, bo jest on bardzo taki wredny dla innych tutaj postaci bohaterów tejże, tejże mieszkańców cyfrowego cyrku. Taki kontrast postaci jeszcze możemy sobie, słuchajcie, porównać na przykład e, e, Queenie z Kingerem. Także to też jest mo możliwe, bo o Queenie nic nie wiemy. Mamy tutaj jak wygląda e, Kinger. E, ten sposób nie to jest taki król szachów tak w figurach szachowych jest to król natomiast Queenie była królową są teorie że ona również jest w abstrakcji natomiast mówią też teorie to że jeżeli. Jax jest przeciwieństwem Dobby. No, to w takim razie, przeciwieństwem Kingera, który jest nieco szalony, może być oczywiście Queenie, która będzie bardziej inteligentna, może stonowana i przede wszystkim w jakiś sposób normalna. Także słuchajcie. Jest to ciekawe, pytanie tylko, w jakim czy to jest jakby para, tak, małżeństwo, no bo król królowa to powinno być razem w jakieś połączone. Natomiast twórca, jeden z twórców tegoż serii powiedział, że tutaj oni się nie koncentrują na związkach, więc bo, bo też ludzie spekulują, kto z kim tutaj jest, kto jest dziewczyną król, chłopakiem kogo, natomiast twórca powiedział, że tutaj nie będzie się koncentrowali na czymś takim, na jakiś tutaj. Takich, wiecie, shipach, że ktoś z kimś chodzi, ktoś jest kogoś dziewczyną, więc tutaj nie będziemy tego porównywać. Chociaż być może rzeczywiście King, King, Kinger i Queenie są jakby jakąś parą. Co ciekawe, mamy jeszcze kolejną postać, która została jakby w abstrakcji lub wyrzucona. Jest to ten clown. Nie znamy jego do końca imienia. Pamiętajmy też, że twórcy wspomnieli, że następny odcinek będzie się koncentrował na nowej postaci, zupełnie nowej, która się nie pojawiła w tym serialu, więc jestem ciekaw kto to będzie. Natomiast to jest ten, nie znamy jakiegoś, to jest kolejny clown. Pytanie tylko czy według teorii, czy, czy w ogóle ta teoria jest prawdziwa, że postacie się zastępują, więc Kaufmo prawdopodobnie pomni, pomni jest zastępstwem dla Kaufmo, natomiast czy Kaufmo był zastępcy, zastępstwem dla tego klauna? Jest bardzo ciekawe, jakbyście go nazwali. To nie koniec, jak widzicie tutaj na załączonym obrazku mamy kolejną postać, która została w jakiś sposób usunięta z tego serialu. Mianowicie nie znamy nazwy, ale to jest taka postać skarpetkowa. Jak nie wiem, byliście mali, to kiedyś się ubierało skarpetkę na rączkę, dawało sobie się tutaj y, oczka, buzie i robiło się takie, wiecie. Zabawy pacynek, jakby. I mówi się, że ragata jest tak naprawdę zastępstwem dla tejże postaci, bo prawdopodobnie ragata wygląda również podobnie, tak? ma, Są pewne podobne cechy wizualne czy wspólne w pewien sposób, i być może ragata to rzeczywiście jest też zastępstwo dla tego, tej postaci. Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze jedną postać, która jest ma, takim jakby kontrastem, jest do, dla Keina który jest szefem tego cyrku i dba tam, żeby osoby nie były, nie, nie zostały abstrakcją. Natomiast ta postać, którą tu widzicie, Payne, on jest prawdopodobnie również jedną z osób, która zarządzała cyrkiem. Nie wiemy o nim zbyt wiele, natomiast jak widzicie, można wywnioskować, że on słyszy wszystko i wie wszystko, nie? Duży nos, duże uszy. Być może to o to chodzi. Słuchajcie, to nie wszystkie postacie, ale niektóre po prostu nie widzieliśmy w pilotażowym odcinku. Natomiast mamy tutaj te odcinki takie mini dodatkowe behind the scenes, czyli poza scenami to co się wydarzyło, jak tworzono ten serial, ten odcinek. Więc widzicie, mamy tu takiego jakby bałwanka tylko w kształcie jakby paty, pacynki, więc może to będzie jakieś zastępstwo dla ragaty albo po prostu jakaś postać która Kiedyś się jeszcze wcześniej pojawiła. Dodatkowo mamy tegoż um, tutaj um, motylka. Słuchajcie. W ten sposób wygląda. To jest też postać, która nie pojawiła się w serialu. Być może jeszcze się pojawi. ewentualnie z jakichś powodów po prostu nie została użyta w odcinku pilotażowym. To nie koniec, oczywiście, bo mieliśmy, nie wiem czy wiecie, ale po mnie miała być postacią męską wcześniej, w pierwszej wersji, i miała wyglądać w ten sposób jako taki frogmi, czy frogmi, jakoś tak miała się nazywać. Więc to jest ciekawe, ale też, nie wiem, taka mała ciekawostka. Jax miał też na początku być postacią, Kobiecą, także <grywa> wyglądałby w ten sposób. Także moi drodzy, naprawdę jest bardzo dużo ciekawostek, jeżeli chodzi o ten, i dużo teorii możemy stworzyć. Ja chcę poznać Wasze zdanie, więc koniecznie w komentarzu napiszcie, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Które postaci jeszcze Waszym zdaniem mogły być e, e, oczywiście usunięte, i czy rzeczywiście to polega na takim zastąpieniu? Czyli w tym cyrku nie może być więcej niż określona pula postaci, jak ktoś staje się abstraktem, to potem zamienia się na. Kolejną osobę, albo jak się pojawia nowa, to tamta gdzieś zostaje usunięta. Więc dajcie znać, co wy o tym myślicie. Natomiast e, szczerze mówiąc, jestem ciekaw. Tutaj jest cały ten cyrk z tymi postaciami. Jestem. Tu jest Crane, i w ogóle pytanie jeszcze odnośnie tego Paina, czy on czasem nie rządzi gdzieś z tyłu, wiecie, on gdzieś tutaj nie pokazuje się, ale jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych zabawek za bezpieczeństwo całego tego cyrku. Więc być może jest coś na rzeczy słuchajcie. No i być może rzeczywiście jest tak, że. O, patrzcie, tutaj widać jeszcze w ogóle więcej postaci. Tutaj mamy, która została usunięta, tutaj jeszcze ta tajemnicza postać. Naprawdę jest tutaj pytanie tylko, czy, czy dosta... na pewno twórcy powiedzieli, że pojawi się kolejna. Czyżby ktoś jeszcze został abstraktem, albo po prostu będziemy mieli zastępowane te pokoje, które postacie, które były przekreślone. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach.